Cześć, witaj, ja się nazywam Dawid Jakubowski, a to jest kanał EcomWay, czyli My Way of E-commerce. Dzisiaj druga część z serii jak założyć swój własny sklep internetowy na platformie Shopify. W pierwszym odcinku pokazywałem Ci, jak zarejestrować taki sklep na tej właśnie platformie, jak dodać motyw, czy płatny, czy darmowy, oraz jak dodać swój pierwszy produkt na sklepie. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego filmu, kliknij tutaj link w rogu i obejrzyj ten materiał do końca. A dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak dodać domenę do tego sklepu internetowego, jak dodać aplikacji, bo bez nich tak naprawdę ten sklep będzie bardzo pusty. Przejdziemy sobie przez wszystkie ustawienia, między innymi ustawienia wysyłek, ustawienia płatności, także będzie bardzo, bardzo dużo wartościowej wiedzy. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, serdecznie Cię zapraszam, kliknij ten czerwony przycisk pod spodem. Zbliżamy się wielkimi krokami do 1000 subskrypcji, także bardzo mi miło, bardzo dziękuję za wsparcie. No i już nie przedłużając, zerknijmy na mojego laptopa i działamy. Ok, tak jak widzisz na ekranie, dodaliśmy sobie już ten produkt, dodaliśmy sobie motyw i teraz z tych podstawowych pierwszych czynności, które nam Shopify tutaj podpowiada, to należałoby dodać domenę. Oczywiście możemy sobie to zrobić tutaj z tej pozycji, natomiast jeśli Ty już nie masz tej checklisty, która jest na samym początku, to gdzie znaleźć tę domenę? Wcześniej domena była w online store i tutaj były dostępne domeny, natomiast na tą chwilę Shopify zmieniło to i jest teraz to w settings i tutaj mamy domains. Także jak wejdziemy sobie właśnie w domains, to tak jak widzisz, tutaj mamy tą domenę EcomWay Test Store, to jest nazwa, którą ja ustaliłem przy rejestrowaniu tego sklepu, natomiast no, na pewno nie będziemy chcieli puszczać ruchu na taką stronę, tak, no bo każdy będzie widział, że to jest jakaś ściema, no jeszcze jest tutaj ten My Shopify, także nie jest to w żaden sposób profesjonalne. Oczywiście możemy sobie kupić domenę na jakiejś stronce typu GoDaddy, gdzie na przykład dużo osób lubi sobie trzymać wszystkie swoje domeny, natomiast jeśli nie ma macie takiej strony, to naprawdę bardzo łatwo jest to kupić na Shopify'u. Nie musicie tego gdzieś tam właśnie na zewnętrznych providerach wykupywać. Możecie sobie tutaj kliknąć tutaj Buy New Domain i w tym miejscu możecie sobie wpisywać różne nazwy i dopóki nie znajdziecie tutaj swojej najlepszej, to wtedy po prostu ją kupujecie. Także ja tutaj na przykład wpiszę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Mieliśmy sklep właśnie z tymi handlami, no to na przykład dajmy Sport Store. No tak jak się spodziewałem, Sport Store, dosyć popularna nazwa, więc ona jest tutaj niedostępna, tak? Czyli nawet tutaj mamy IPL, INET, ORG, wszystko jest niedostępne. Także tego typu nazwa by była bardzo, bardzo, bardzo popularna, bardzo droga na pewno, jakbyście chcieli sobie to odkupić. No ale na przykład wymyślmy, no i tak żeby wam pokazać mniej więcej jak to wygląda, wpiszemy sobie tutaj Your Gym Stuff. Ja oczywiście nie jest to jakaś idealna nazwa i podejrzewam, że no lepiej by było gdzieś tam pomyśleć sobie nad tymi nazwami, żeby ona była faktycznie jakaś ciekawa i przede wszystkim gdzieś tam oddawała właśnie ten cały, nazwijmy to, duszę marki, czy właśnie co ta marka przedstawia. No tak jak widzisz, jest ta domena Your Gym Stuff. Do kupienia kosztuje to $14 za rok, także wystarczy, że tutaj klikniemy zielony przycisk Buy. Metoda płatności, którą mamy podpiętą pod Shopify, to już wszystko jest zrobione automatycznie, nie musimy nic więcej robić i to nam się po prostu już załaduje do tej strony. Jeśli tutaj byśmy na przykład spróbowali Best Gym Stuff, no to tak jak widzisz, już to jest już niedostępne z końcówką .com, natomiast no, z końcówką .store lub .shop już jest dostępne, także dużo, dużo sklepów też lubi mieć tą końcówkę .shop. No i teraz jakbyśmy mieli dodaną tą domenę, no to wtedy tutaj by się pojawiła w tych domenach, klikamy sobie ją tutaj publish, żeby ona była tą główną domeną, bo na tą chwilę mamy właśnie tą domenę taką podstawową, no i wtedy już nasz sklep będzie dostępny pod tą właśnie domeną. Ok, potem jak mamy już dodaną tą domenę, to na pewno będziemy chcieli sobie dodać jeszcze jakieś aplikacje. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ motywy, które posiadamy, czy to będzie te darmowe, czy płatne, będą miały mnóstwo opcji, natomiast nie będą to na pewno wszystkie opcje, jakie byśmy chcieli mieć dostępne na naszym sklepie internetowym. Również wszelkie integracje, na przykład z Klaviyo, czyli email marketing, czy z jakimiś innymi platformami, to wszystko będzie się odbywało właśnie poprzez aplikacje. Więc klikamy sobie tutaj po lewej stronie z tego menu Apps. I tak jak widzisz, mamy tylko i wyłącznie jednego Facebooka tutaj dodanego. Tutaj poniżej mamy różne, tak tutaj mamy taki starter pack, co nam Shopify poleca na samym początku. Oberlo jest to bardzo, bardzo dobra aplikacja do dropshippingu z AliExpress, także zawsze na początku też tego używam. No i możemy sobie tutaj kliknąć Customize Your Store.
I tak jak widzisz, mamy tutaj taką właśnie stronkę Shopify App Store. Coś takiego jak powiedzmy masz na swoim telefonie, czy to z Androidem, czy z iOS-em. Każdy gdzieś ten telefon ma właśnie taki App Store z tymi aplikacjami. Tak samo właśnie działa Shopify, dlatego to jest bardzo intuicyjne. I mamy tutaj również kategorie, więc na pewno będziemy chcieli sobie tutaj zerknąć na różne z tych kategorii. Będą to na przykład aplikacje z kategorii Store Design. No i na przykład w tym Store Design będą aplikacje, które pomagają w jakiś sposób customizować tą stronę. Będą tutaj również aplikacje do opinii, tutaj mamy Judge Me, Product Reviews, to jest aplikacja, z której ja bardzo często korzystam, jeśli chodzi właśnie o opinię. Pagefly na przykład, Pagefly Landing Builder jest dosyć znaną aplikacją, jeśli chodzi właśnie o budowanie tych landing page'y, daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o personalizację tej strony, tego właśnie landing page'u, czyli tam, gdzie twój klient będzie lądował z twoich reklam. Także możemy sobie tutaj właśnie poprzeglądać. Tak jak widzisz, są też takie aplikacje, które mają 3,6, także ich oczywiście nie polecam. Zawsze sprawdzaj te opinie. Im więcej jest tych opinii, tym lepiej, no bo oczywiście wtedy ta aplikacja jest bardziej popularna, częściej używana i prawdopodobnie będzie lepiej działała. Z rzeczy, które bym na pewno też Ci polecił, to będą aplikacje związane z konwersją. No i tutaj mamy upselling and cross-selling i w tych właśnie aplikacjach będziesz miał wszelkie pop-upy, różne tutaj właśnie frequently bought together, czyli jakieś takie zestawy, gdzie możesz na przykład sprzedając koszulkę, możesz równie dobrze dorzucić do tego jakąś czapkę czy skarpetki. No różne tutaj upsele, cross-sele, przeróżne fajne aplikacje, gdzie faktycznie można sobie to, gdzie to można fajnie spersonalizować i dobrze to działa. Z aplikacji, które ja bym na pewno też bardzo polecał, to by było na pewno LimeSpot. Jest to świetna aplikacja do właśnie personalizowania i do rekomendacji. Tutaj masz 1500 opinii na 4,8 i tutaj właśnie faktycznie gdzieś tam w koszyku czy na końcówce kolekcji ten LimeSpot na podstawie też sztucznej inteligencji poleca różne produkty do tego klienta. Jeśli mamy na przykład większy katalog, no to pokazuje albo te produkty, które wcześniej widzieliśmy, albo produkty jakieś rekomendowane lub podobne. Także bardzo polecam tą aplikację. No oczywiście nie jestem w stanie tutaj przejść przez te wszystkie kategorie, no bo tego będzie mnóstwo. Na pewno gdzieś tam jeśli chodzi o maile, to ja bym polecał Klaviyo. Myślę, że najbardziej popularna tutaj platforma, jeśli chodzi o email marketing i SMS. Tutaj masz akurat tylko 4,3, no ale podejrzewam, że gdzieś tam po prostu ta aplikacja może mieć jakieś jeszcze tam bugi, ale jeśli chodzi o samą platformę Klaviyo, no to jest to ten absolutny top, jeśli chodzi o email marketing na arenie międzynarodowej. Kolejną aplikacją, którą ja polecam, która jest według mnie bardzo ciekawa, to jest Hurryfy. Jest to na pewno fajna aplikacja właśnie do tego podbijania FOMO, czyli Fear of Missing Out. Tak jak widzisz tutaj na podglądzie, możesz sobie poustawiać na przykład, że masz odliczanie czasu do końca wyprzedaży lub na przykład jakieś banery, ile zostało sztuk albo ile osób aktualnie ogląda ten produkt. Także jest to dosyć ciekawa aplikacja. Zdecydowanie polecam. Mam zazwyczaj ją zainstalowaną na większości sklepów. No i teraz tak, jak taką aplikację dodać, bo pokazałem Ci, gdzie, jak je wyszukać, ale jak taką aplikację dodać. No weźmy sobie na przykład te Oberlo, które jest takim podstawą, jeśli chodzi o dropshipping z AliExpress, więc klikniemy sobie tutaj Oberlo i po lewej stronie masz Add App. Oczywiście te aplikacje niektóre są płatne, niektóre są darmowe, niektóre mają triale tydzień, dwa tygodnie, naprawdę różnie, więc sobie zawsze sprawdź to przed dodaniem tych aplikacji do swojego sklepu, czy aby na pewno na przykład nie kosztuje $100, bo wtedy może to faktycznie Cię gdzieś tam szarpnąć po kieszeni. Klikamy sobie tutaj Add App. I tak jak widzisz, tutaj mamy, że właśnie będziemy instalować tą aplikację, czy jesteś pewny, tutaj zawsze też pojawi się cena tej aplikacji, czy jeśli jest jakiś darmowy trial, to wszystkie informacje będziesz miał tutaj pokazane. Klikamy sobie Install App, no i możemy sobie tutaj właśnie stworzyć na przykład nowe konto na Oberlo i zacząć działać z tą aplikacją. Ja oczywiście nie będę teraz tego robił, żeby nie zajmować się dodatkowo czasu, natomiast masz mniej więcej już podgląd, jak to wygląda. Teraz w aplikacjach, jak widzisz, jest już Facebook i Oberlo i tych aplikacji możesz mieć tutaj tak naprawdę nieskończoność. Natomiast pamiętaj też, że każda z tych aplikacji będzie w jakiś sposób spowalniała Twoją stronę internetową, także nie przesadzaj z tym, nie dodawaj dziesiątek naprawdę tych aplikacji, tylko znajdź
sobie kilka takich najciekawszych, myślę, że 5-10 aplikacji to jeszcze jest optymalna ilość. Niektóre będą na pewno potrzebne, takie jak właśnie integracje z email marketingiem, niektóre będą takie tylko dodatkowe, żeby na przykład pokazać jakiś baner lub jakąś promocję, także pamiętaj, żeby po prostu z tym nie przesadzać. Uwaga, uwaga, przerwa na reklamę. Serdecznie się zapraszam do pobrania mojego e-booka 8 zyskownych nisz w dropshippingu wraz z 25 przykładami takich produktów. W tym e-booku masz dokładnie pokazane, jakie marki sprzedają te produkty. Są linki do AliExpress, są linki do reklam na Facebooku. Masz obliczone ROAS, masz obliczony zysk na każdym z tych produktów, plus jeszcze moje notatki i rekomendacje do każdego z nich. Także serdecznie się zapraszam. Kliknij link poniżej. Pierwszy link to właśnie będzie do pobrania tego e-booka. Także serdecznie się zapraszam i wracamy już do Shopify. No i okej, mamy już dodaną tą domenę, mamy już dodane aplikację jakąś, mamy już dodany produkt, motywy, tak naprawdę już dużo rzeczy przeszliśmy i faktycznie zaczyna to w jakikolwiek sposób wyglądać. Natomiast chcielibyśmy sobie też na pewno poustawiać dużo rzeczy jeszcze, jeśli chodzi o ten sklep internetowy, bo na razie robiliśmy wszelkie rzeczy takie, tak zwane front-end, czyli właśnie wygląd tego motywu, produkty, które są widoczne, wszelkie takie rzeczy, czy właśnie aplikacja gdzieś tam, która pokazuje na przykład właśnie ten timer czy banery, to są rzeczy, które widać, które klient wchodzą na tą swoją stronę internetową, widzi od razu. Natomiast też w tym backendzie bardzo dużo się dzieje i właśnie te wszystkie rzeczy będziemy chcieli sobie ustawić w ustawieniach. Także wchodząc sobie tutaj na te ustawienia, mamy pierwsze co Store Details, będzie tutaj nasz właśnie nazwa naszego sklepu, tutaj Industry, to co mówiłem Wam w poprzednim odcinku, to możemy sobie zmienić w każdym momencie, klikając sobie tutaj Edytuj. Mamy tutaj nasz adres tego sklepu czy naszej firmy, tutaj nasze informacje do kontaktu, no i na samym dole mamy również walutę, możemy sobie oczywiście tutaj wybrać, jaką walutę chcemy, żeby była na naszym sklepie internetowym, czy złotówki, czy euro, czy jeszcze może na przykład dolary, jeśli sprzedajemy na Stany Zjednoczone, także mamy tak naprawdę do wyboru, do koloru wszystkie możliwe waluty świata. Co ważne, jeśli ktoś dokona już jakiegoś zakupu na Twoim sklepie internetowym, to tego nie może zmienić. Także pamiętaj to, jeśli postawisz sobie cały sklep internetowy, a będziesz na przykład chciał sprzedawać na Amerykę, a będziesz miał te złotówki i zrobisz sobie testowe zamówienie, to już tego się nie da zmienić. Miałem osoby, które pisały do mnie, że Dawid, że właśnie zrobiłem testowe zamówienie i potem nie mogłem tego zmienić i z tego co wiem, tego się po prostu już nie da zmienić. Można gdzieś tam próbować pisać do supportu, być może oni potrafią to jeszcze gdzieś tam ze swojej strony naprawić, ale pamiętaj, bo to jest dosyć ważne. Po lewej stronie tutaj mamy właśnie też jakieś standardy, czyli to jest time zone, ustawione Warszawę, metryczny system, kilogramy i tutaj też możesz sobie na przykład właśnie ustawić prefiks do zamówień. Co ciekawe, możesz sobie na przykład postawić, jeśli nie chcesz, żeby ktoś, kto zamówi u Ciebie pierwszy produkt miał właśnie 0001, to możesz sobie na przykład tutaj dać 10 i wtedy Twoje zamówienie będzie na przykład miało już, tak jak tutaj widzisz, 101 tysięcy, tak? Więc tutaj już nawet sam Shopify sugeruje, żeby to nie było 001, tylko żeby było 1001, natomiast ty też zawsze możesz sobie dać na przykład 6 i będzie to 51 001. Także to są, tutaj możesz sobie dać też jakieś inicjały, cokolwiek, hashtag, dolar, jak Ci się tam podoba. Możesz dać order, tak samo surfix to będzie coś, co jest z tyłu, czyli tak jak widzisz, wtedy tak będzie wyglądało Twoje zamówienie, które idzie do tego klienta. Podstawowe to jest właśnie ten hashtag z przodu, tego surfiksu nie musisz dawać, także tak by to wyglądało. Kolejna rzecz to jest plan, to już omawiałem w poprzednim materiale, mamy ten plan właśnie podstawowy teraz, jeszcze mamy nawet trial, który jeszcze mamy 5 dni do końca, także możemy się bawić tym Shopify'em całkowicie za darmo, wszystko to co widzisz teraz na ekranie, ja nie zapłaciłem ani złotówki za to, to wszystko możesz sobie też wejść na swoim sklepie i pobawić się, poinstalować takie aplikacje, posprawdzać, czy jest to dla Ciebie, czy Ci się to podoba, także na pewno jest to fajna opcja. Billing to oczywiście będą informacje billingowe do Twojego sklepu, tutaj sobie możemy dodać właśnie payment method, czyli jak będziesz już miał płatny motyw i jakieś aplikacje będziesz dodawał, no to właśnie według tego payment, według tej metody tutaj płatności, którą masz ustawioną, to ona będzie ściągała z tej karty pieniążki. User and permissions, tutaj masz wszystkich userów, wszystkie osoby, które są w tym sklepie.
W podstawowej wersji możesz mieć dwie dodatkowe osoby. Może być to na przykład jakaś osoba z Customer Support, twój pracownik lub jakiś deweloper, więc to na początku dwie osoby z pewnością ci wystarczą. Potem jak będziesz miał więcej ludzi, którzy na przykład i księgową, i jakiegoś osobę do Customer Service, i jeszcze dewelopera, i wiele innych osób, które gdzieś tam pomagają ci przy tym sklepie, to wtedy będziesz potrzebował tej ilości większej. No i przy kolejnych planach, tym średnim i tym najwyższym, już te wartości są również wyższe. Tutaj mamy właśnie tę płatność, które wspominałem wcześniej. Tutaj te płatności są bardzo, bardzo istotne. Jeśli chodzi o Shopify, to dużo osób właśnie na Polskę gdzieś mówi, że jest gorzej na tym Shopify, nie działa to i tak dalej. No, według mnie nie ma aż takiej tragedii. Tutaj na samym początku, tak jak widzisz, PayPal jest ustawiony jako seryjny jakby płatność, no bo jednak też Shopify jest z Kanady, Kanada, Ameryka, bardzo często korzystają z tego PayPala, więc to jest już automatycznie. Natomiast ty możesz sobie wybrać ten payment provider, taki nazwijmy go główny, no bo PayPal to jest taki dodatkowa płatność właśnie przez tego PayPala, no jeśli używałeś kiedykolwiek, to wiesz, na czym to polega. Natomiast tutaj możemy sobie wybrać właśnie tego payment providera, który jest sugerowany dla nas, a sugerowany na Europę jest właśnie Stripe, i ja bym ci również właśnie sugerował zainstalować sobie tego Stripe'a. Jest to jedna z najlepszych metod płatności według mnie. Ja używam Stripe'a od wielu lat i jestem bardzo zadowolony. Na pewno jest o niebo lepszy niż PayPal. Natomiast jeśli ty byś nie chciał mieć tego PayPala, tylko chciałbyś mieć jakąś inną metodę płatności, możesz sobie zejść troszeczkę niżej i masz tutaj Alternative Payment Methods i możesz sobie tutaj wybrać Choose Alternative Payment. I tak jak widzisz, mamy tutaj właśnie pozostałe metody płatności. Większość z nich jest właśnie ten Molie, także zdecydowanie warto byłoby się zainteresować tym Molie. Mamy BitPay, czyli ktoś może u ciebie płacić kryptowalutami, jeśli jesteś zainteresowany tym tematem. Widziałem ostatnio polskie płatności. O, tutaj są polskie e-płatności. Mamy właśnie przelewy 24 poprzez Molie, także jest tego całkiem sporo, możemy sobie to wybrać i wtedy rejestrujemy się właśnie z daną metodą płatności już bezpośrednio z nią i wtedy możemy właśnie w ten sposób nasze środki zdobywać. Jeśli chodzi o dalsze rzeczy, tutaj też, no powiedzmy, nie będę wszystkiego przechodził, no bo tego jest mnóstwo. Checkout to są właśnie wszystkie ustawienia odnośnie checkoutu. Tutaj też sobie przejrzyj te wszystkie ustawienia, bo jest tego całkiem sporo. Przeklikaj i zobacz, co jak wygląda. Tutaj masz również zawsze tipy i rzeczy. Jeśli czegoś nie wiesz, o co chodzi, to możesz sobie to właśnie posprawdzać. Ciekawostka, w Shopify możesz ustawić w checkoutie napiwki i byś zdziwił się, jak dużo osób to właśnie wykorzystuje, czyli w momencie, kiedy ktoś już jest w ostatniej fazie płatności, ma pytanie, czy chcesz dać jakiś napiwek i na przykład tam jest 1, 2, 3, 4 dolary i dużo osób faktycznie takie napiwki daje, więc możesz sobie to zaznaczyć i wtedy będziesz miał właśnie opcję pierwszą, drugą, trzecią, ile to procent miałby być i wtedy ta osoba ci daje napiwek. Przejdźmy sobie do shipping and delivery, bo to jest dosyć ważna sprawa. Myślę, że ustawimy sobie nawet jakąś taką dostawę. I teraz tak, tu mamy shipping i mamy też shipping właśnie na tym naszym general shipping rates, czyli możemy sobie to dzielić na domestic i rest of the world. Oczywiście możemy sobie tutaj tworzyć wiele profili. Możemy sobie tworzyć profil na przykład na Stany Zjednoczone, na Europę, na Polskę, na różne kraje, bo na przykład w różnych krajach możemy chcieć mieć różne wysyłki i różne płatności, więc to jest bardzo ważne. Klikniemy sobie tutaj manage rates i w ten sposób będziemy sobie właśnie ustawiać te nasze płatności. No i jeśli mamy tutaj właśnie ten domestic, mamy Polskę i mamy tą standardową, tą wysyłkę, tak jak widzisz, ona jest za darmo, jest to ustawione defaultowo, możemy sobie tutaj kliknąć edit rate i na przykład dać, jeśli mamy sklep na Polskę, to darmowa wysyłka i cena to jest 0 zł. I na przykład jeśli będziemy chcieli mieć ekspresową wysyłkę, no to klikamy sobie tutaj i na przykład cena takiej ekspresowej wysyłki to niech będzie 15 zł. Możemy sobie tutaj dodać kondycję, czyli na przykład na podstawie wagi lub na podstawie ceny. Często jest tak, że powiedzmy do 50 zł czy do 50 dolarów na stronie internetowej masz wysyłkę płatną, a potem jest ona darmowa, więc możesz sobie tutaj to również wystawić. My powiedzmy sobie ustawimy, że nie ma tych kondycji, no bo po prostu mamy albo za darmo wysyłkę, jeśli ktoś kupuje standardową, albo ekspresową, jeśli ktoś dodaje za właśnie 15 zł. No i tak jak widzisz, mamy tutaj te dwie wysyłki. A ustalmy sobie na przykład tak, że do reszty świata, żeby była darmowa wysyłka, ktoś musi kupić co najmniej za 100 zł. Także kliknijmy sobie tutaj, więc wpiszemy sobie tutaj standard shipping
Ten standard shipping będzie darmowy, czyli że dajemy 0 zł, ale tutaj możemy dostać tą kondycję, conditions, czyli warunek, żeby ten darmowa wysyłka była, to musi być spełniony właśnie ten warunek 100 zł, tak? Czyli dopiero jak ktoś zamówi za 100 zł, to ta wysyłka będzie za darmo. A normalna będzie kosztowała na przykład 12 zł i to jest właśnie do 100 zł, tak? I wtedy mamy to tak ustalone, czyli od 0 zł do 100 zł wysyłka kosztuje 12 zł, a od 100 zł wyżej jest za darmo, tak? Jest free. Więc coś takiego chcesz sobie postawiać na pewno na wszystkie twoje kraje, do których wysyłasz. Jeśli robisz to dropshipping z AliExpress, to również często gdzieś tam jest jakaś wysyłka dodatkowa, także weź to pod uwagę. Kolejna rzecz w ustawieniach będzie to taxes, czyli możesz sobie tutaj właśnie ustawić wszelkie swoje podatki, które musisz kasować, czy to będzie VAT, czy to będą podatki stanowe właśnie w Stanach Zjednoczonych, także możesz to wszystko ustawić. Oczywiście zalecam, żeby to robić z księgową, ponieważ to jest osoba, która na pewno będzie wiedziała, jak to wszystko powinno wyglądać. Mamy lokacje, czyli na przykład jeśli masz kilka magazynów albo masz biuro i dwa magazyny, możesz to wszystko sobie tutaj ustawić, żebyś miał właśnie podgląd, w którym magazynie ile jest produktu. Mamy gift cardy, markety, sales channel, to już powiedzmy sobie odpuścimy sales channel, to są właśnie miejsca, przez które możemy sprzedawać. Na tą chwilę defaultowo mamy ustawione online store i Facebook, możemy sobie oczywiście tutaj dodać też Amazona, możemy sobie dodać eBaya, czy różne tego typu właśnie kanały sprzedaży. Później mamy domeny, które wcześniej rozmawialiśmy już, notifications to są po prostu właśnie te powiadomienia, które jak ktoś zamówi, to wtedy wysyła mu się order confirmation. Te wszystkie rzeczy oczywiście możemy też sobie tutaj edytować. Jeśli klikniemy preview, to tak wygląda właśnie nasze potwierdzenie tego zamówienia, jeśli ktoś kupił jakiś produkt. No i potem mamy meta fields, files, languages, polishes i tak dalej, więc serdecznie się zapraszam, żeby sobie tam pozostałe rzeczy również sprawdzić. Już tak nie chciałbym, żeby ten film trwał, tak jak wspominałem wcześniej, bardzo, bardzo długo. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten materiał i wyciągnąłeś dużo wartościowej wiedzy z tego właśnie krótkiego, mam nadzieję, krótkiego filmu. Jeśli chciałbyś trzecią część właśnie serii jak założyć sklep internetowy, jeśli chciałbyś, żebym omówił pozostałe jeszcze jakieś funkcje na Shopify lub pokazał jakieś aplikacje, jakieś pozostałe rzeczy, to proszę zostaw komentarz poniżej, napisz mi, co byś chciał zobaczyć w takiej trzeciej części, o ile właśnie chciałbyś właśnie, żeby ta trzecia część powstała. Także serdecznie się zapraszam, daj mi znać, żebym wiedział, czego potrzebujesz, co ci właśnie jakąś trudność sprawia i w ten sposób będę mógł tworzyć lepsze treści na tym kanale. Jeśli dotarłeś do końca tego materiału, miałbym ogromną prośbę dla ciebie. Bardzo dużo osób pisze do mnie na Facebooku, na Instagramie z pytaniami odnośnie mentoringu, odnośnie jakichś konsultacji, pytają się, czy mam kursy, czy sprzedaję jakieś produkty tego typu właśnie, żeby pomóc przy tworzeniu tych sklepów internetowych i przy dropshippingu. Także bardzo bym chciał Cię poprosić o to, żeby wypełnić krótki formularz, który załączyłem również w opisie tego filmu, gdzie właśnie chciałem zadać Ci kilka pytań, czy byłbyś również zainteresowany takimi właśnie płatnymi formami, czy to poprzez kurs, czy przez konsultacje, czy jakiś mentoring. Oczywiście ja dzielę się tą wiedzą za darmo na moim kanale na YouTubie, natomiast też mój czas jest ograniczony, dlatego chciałbym pomóc jak największej ilości ludzi, także bardzo Cię proszę, zerknij na ten formularz, zajmie Ci on maksymalnie 3 do 5 minut, także bardzo jestem ciekawy Twojej opinii na ten temat. No i już nie przedłużając, dziękuję pięknie, że obejrzałeś ten film do końca i widzimy się w przyszły wtorek o godzinie 20. Dzięki, cześć!